Dobry panie wójcie, za moment wielkie widowisko i festiwal trzydniowy Gaducha. Skąd ta gaducha w ogóle wylądowała w gminie Sarnaki? Wylądowało dzięki zaangażowaniu wspaniałych ludzi z gminy Sarnaki. Był to pomysł pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach Magdaleny Rudnik i takie zwieńczenie tych dziecięcych marzeń, bo przecież uśmiech dziecka to jest coś wspaniałego, co kochamy i lubimy. Przez jaki okres czasu już ta gaducha w Sarnakach funkcjonuje? Po raz trzeci odbywa się gaducha. Jest to trzeci festiwal. Cieszę się niezmiernie, że on się bardzo rozbudowuje, bo w tym roku 11 teatrów z całej Polski przyjedzie do nas na spektakle. A oprócz tego dla naszych pociech, dzieci milusińskich i całych rodzin dajemy warsztaty artystyczne, gdzie dzieci mogą też zobaczyć, co to jest to rzemiosło związane jest z kulturą, z przedstawieniami artystycznymi. No i te wspaniałe spektakle, bo gmina Sarnaki słynie już obecnie, mimo takiej małej, urokliwej gminy, z różnego rodzaju festiwali. Mieliśmy Etnopolska Festiwal, teraz mamy Gaduchę, a później mamy Festiwal Bogusława Kaczyńskiego. No nie byłoby tego wspaniałego festiwalu... W połączeniu z miastem Biała Podlaska. Tak, zgadza się. Nie byłoby tego wspaniałego festiwalu, gdyby nie dofinansowanie, a z trzech źródeł, bo głównym, że tak powiem, tak donatorem i sponsorem jest minister dziedzictwa i kultury narodowej, a oprócz tego marszałek województwa mazowieckiego i gmina Sarnaki. Bo żeby stworzyć coś wspaniałego, bo dzisiaj jest to święto, wielkie święto małego człowieka, to niestety bez funduszy z zewnątrz nie udźwignęlibyśmy. Dlatego ten festiwal jest tak wspaniały i odbędzie się odbywać od dzisiaj do niedzieli. Scena główna to jest tutaj, jak Państwo widzicie, w Sarnakach, ale jeszcze w sobotę będą spektakle w Mierzwicach przy Świetlicy Wiejskiej, a w niedzielę w Serpelicach nad Bugiem. Towar eksportowy to źle powiedziane, bo towar eksportowy się wysyła na zewnątrz, a tutaj, żeby to zobaczyć, trzeba przyjechać. Ale czy to jest taka karta przetargowa również gminy Sarnaki po to, aby turyści jednak zechcieli tą gminę i chociaż przez te 3 dni odwiedzić? Tak, wydaje mi się, że słusznie pan redaktor tutaj stwierdził. Oprócz wspaniałych, gościnnych mieszkańców z gminy i wspaniałej przyrody, też staramy się zapewnić odrobinę tej kultury, zabawy i dlatego tutaj zapraszam szczególnie całe rodziny, dziadków, babcie z swoimi pociechami, bo warto tu przyjechać i mile spędzić czas z dala od środków masowego przekazu. Mam tutaj na myśli komputery, telefony i smartwatches. Piękna pogoda, jest tutaj, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Kornel Makuszyński, szewc Kopytko i Haczor Kwas! Co tam? Ptaszek! Ptaszek? A ja mu widzę żadnego ptaszka? O! Bo odleciał, pani majster! Do widzenia! Co? Kopytko, ty huncywocie! Ty chudzi połciu! Ty drapie chruścinę, wracaj! Gdy zostałam dyrektorem GOK-u w 2017 roku, chciałam stworzyć wydarzenie wyjątkowe, wydarzenie takie, które... Niepowtarzalne. Wydarzenie nie inne niż festyn dni miasta, dni gminy. Coś oryginalnego. Nie chciałam też powtarzać tego, co jest jakby w okolicy, bo tutaj inne miejscowości mają wspaniałe również imprezy. Teatrów nie było, to po pierwsze, ale po drugie zawsze też powtarzam, że zainteresowania mają znaczenie
co powstaje? Jeśli ktoś się interesuje sportem, będzie więcej wydarzeń sportowych. Ja się interesuję teatrem. Od zawsze lubiłam teatr jako widz i również jako ktoś, kto czynnie bierze udział, występuje. Więc postawiłam na teatry. Dlaczego dla dziecięce? Żeby edukować dzieci już od najmłodszych lat, żeby te dzieci uczyły się teatru, uczyły się uczestniczenia w spektaklach. I poza tym teatr to jest fajna taka dziedzina, niby bajka, ale jednak na żywo, jednak blisko, jednak... Pozwala na dużą interakcję. Ci aktorzy, zauważyłem, wychodzą do dzieci, zaczepiają je, proponują wspólne występowanie. Łatwiej jest jakby wejść w tą bajkę, łatwiej jest w niej być, niż jakby przez telewizor, który nas jakby dzieli. To jest wszystko płaskie, tu jest trójwymiarowe. Także dlatego. Sporo dzieci widzę z Ukrainy. Dzieci są w naszej gminie, wiedziałam o tym, ale są też w gminach sąsiednich, więc jakby pomyślałam, żeby też te dzieci mogły skorzystać. Teatry, 11 teatrów. Tak. Mamy teatry różnorodnych form. Staramy się tak dobierać repertuar, żeby to były teatry przede wszystkim zawodowe, teatry, gdzie aktorzy są po szkołach teatralnych, ale też, żeby pokazać różnorodne formy teatralne. Tak, na przykład dzisiaj. Dzisiaj mamy tutaj Teatr Lalki i Aktora w Łomży. Jest to jedyny teatr instytucjonalny, który u nas gości, czyli taki, który ma swoją własną siedzibę, ma swój budynek, ma swoją publiczność, ma swój stały repertuar, swoje produkcje. No wszystkie teatry mają swoje produkcje, no ale chodzi raczej o tę scenę własną, o ten własny budynek. Inne teatry są to teatry objazdowe, które grają tam, gdzie jest zapotrzebowanie. Tak, będzie Teatr Lalki, Aktora w Łomży, będzie jeszcze Teatr Szczęście z Krakowa, Clown Felix i będzie jeszcze dzisiaj Teatr Łątek, Supraśla. Co jutro, co pojutrze? Jutro. Mamy tak, zaczynamy od warsztatów. Są to warsztaty cyrkowo-teatralne, które poprowadzi właśnie tutaj Teatr Szczęście i Clown Felix. Później będzie Teatr Marionetkowy Calineczka, Teatr z Gdańska, Teatr Barnaby. Następnie będzie iluzjonista Maciej Penda. Będzie pokaz właśnie iluzji, taki familijny, także i dla dzieci, i dla dorosłych. Detektyw Szkiełko, teatr improwizacji, fajna forma. To dzieci tworzą sztukę, a aktorki super odczytują ich podpowiedzi i starają się tak to ograć, żeby było ciekawie. Będzie też musical w planie mieszanym, czyli aktor i dodatkowo jeszcze lalki. Dobre rady Lisa Vitalisa, teatr z Jaworzna. I na koniec będzie największa chyba forma teatralna, będzie teatr Akt z Warszawy ze spektaklem In Blue. Jest to taki spektakl również familijny, połączenie pantomimy, cyrku, tańca, teatr uliczny, gdzie będą i artyści chodzić na szczudłach. Będzie to taka duża forma, będą rozstawiał takie swoje rusztowania, więc naprawdę bardzo taki wizualny teatr. Jako że siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach w rozbudowie, przenieśliście tą scenę dzisiaj lekko za Sarnaki. Ci, którzy będą chcieli Was odwiedzić, jak się kierować tutaj w to miejsce? Tak, jesteśmy ze Sarnakami, kierujemy się na Mierzwicę, z Sarnak kierujemy się na Mierzwicę. Mijamy Nadleśnictwo. Mijamy Nadleśnictwo po lewej stronie i za zabudowaniami ostatnimi jest nasza scena, widać ją z ulicy, także każdy na pewno trafi. Również do Mierzwic te teatry Gaducha wyrusza w taką trasę objazdową po gminie Sarnaki. Mierzwice, jeszcze jedna miejscowość. Tak, jutro w Mierzwicach, a w niedzielę w Serpelicach. W jednej i drugiej miejscowości odbędzie się spektakl i warsztaty robienia lalek teatralnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.